Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Smog Games 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku przechodzimy sobie do minigier, no i zagramy sobie w minigrę Green Link Memory, bo ostatnio nie graliśmy dawno w to, więc sobie tutaj zagramy i zobaczymy, jaki wynik uda się osiągnąć. Więc odkrywamy sobie pierwsze dwie karty. Jest Paketa oraz Kante. Ok, teraz kolejna karta jest Kostić. No i tu mamy Varana. Ok, tu jest Kamada. On się połączy z Kosticiem i też Kante połączy się z Varanem. Tylko tutaj był Paketa, więc zobaczmy, może tu będzie ktoś. Połączenie nie jest Ramos. Ale tu był Kante oraz Varan, więc oni się połączą. No i teraz kolejny piłkarz jest Wirtz. A nie, to był Dybala. Myślałem, że ktoś z Bundesligi to był, ale ko jest Allan. Okej, okay, tutaj jest Alexandro. To on się połączy z Dybala. Mamy kolejne połączenie dwóch kart. Teraz Muriel. Jest Firmino. Okej, okay, to był Alan, więc on połączy się z Firmino. Teraz mamy Messiego. Zobaczmy, tutaj był Ramos, więc mamy kolejne połączenie tych dwóch kart. Teraz Thomas Miller, tu był Wirtz. Okej, okay, teraz mamy Muriela. I tu jest Ndombele. Zobaczmy, kto był tutaj. Tu był Paketa, więc on połączy się z Ndombele. No i Malinowski połączy się z Murielem. Mamy tutaj 16 i jest brązowa paczka, więc widzę, że te paczki są dosyć słabe w tym trybie jako nagrody. Ale okej, zagramy sobie jeszcze raz w tą minigrę. Zobaczymy, może teraz uda się trochę lepiej tutaj odgadnąć te karty. Ok, jest Oyarzabal. Jest McIntosh. Teraz Timber, on się połączy z tym prawym obrońcą, z tym środkowym obrońcą. Teraz Mbappe. Jest Zapata. A to kto był? To był Oyarzabal. Tu jest Cuadrado. Cuadrado połączy się z Zapatą. Teraz Sancho. Jest Ronaldo, więc fajnie się trafiło, bo udało nam się znaleźć parę kart. Teraz Silva. On połączy się z Oyarzabalem. Teraz Di Lorenzo. Jest Benyeder. On połączy się z Kylianem Mbappé. Mamy dwie karty pod tym z Ligi Francuskiej. Dwaj napastnicy. Jest Grant, więc on połączy się z tym pomocnikiem. Jest Schmeichel. I mamy Ndidiego, no i tu mam ostatnią parę kart i jest 13 punktów. No i było blisko, żeby pobić mój najlepszy wynik, czyli 13 punktów. Otwórzmy sobie tą paczkę. Ok, jest w niej Hamsik. No moim zdaniem powinni poprawić trochę te nagrody z tej minigry. Ale ok, zagrajmy sobie jeszcze raz. Jest Salah w wersji piłkarza miesiąca i Volant. Ok, teraz jest Ansaldi, jest Carvajal. Teraz mamy Taliszkę, jest Dybala. Ok, to Dybala połączy się z Ansaldim, który był tutaj. Teraz mamy Messiego, jest Bow. Ok, to mamy kolejnego piłkarza z MLS, więc mamy kolejną parę kart. Tutaj mamy Oyarzabala, jest Benyeder. Gdzieś tu był ktoś chyba z Ligi Francuskiej, nie, to był Taliszka, a tu jest Ramos. Tu gdzieś był Messi, a i to był Benyeder, nie Ramos, tu był Ramos. I tutaj jest Messi, mamy kolejną parę kart. Teraz Oyarzabal. Tu był Taliszka, tutaj kto był? Tu był Benyeder. Zobaczmy, jest Muriel tutaj. Teraz mamy Paulinho, więc on połączy się z Taliszką. Teraz Roberto Firmino. Jest Muriel. Ok, tu jest Malinowski. I tutaj jest Muriel, więc mamy parę napastników z Atalanty. Teraz Salah i tutaj gdzieś był Firmino, tutaj jest, więc mamy kolejną parę kart. Teraz Volant i Benyeder, no i mamy tutaj ostatnią parę kart. Ok, więc otworzymy sobie jeszcze tą paczkę. No dobrze, jeszcze na koniec odcinka pokażę mój skład, chociaż chyba się on nie zmienił od ostatniego odcinka, ale nie pamiętam, czego pokazywałem, jak widzicie, wygląda on następująco. No a w przyszłości chciałbym kupić tutaj Mbappé oraz Messiego Toty. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to było już na tyle. Jeżeli ten film wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję wam za oglądanie i cześć.